Cześć, dziś przychodzę do Was bez makijażu, a to może oznaczać tylko jedno. Będziemy robić czat make-up i chciałabym Wam dzisiaj pokazać kilka bardzo ciekawych produktów, m.in. paletę cieni do powiek matowych Alila, a również podkład Felicea, który jest całkowicie naturalny, ma wzorowy skład i jest dostępny, uwaga, w Hebe stacjonarnie, więc jeżeli jesteście ciekawe, co mi tutaj wyjdzie, no to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Przerzuciłam włosy do tyłu, spięłam spineczkami i zaczniemy sobie właśnie od palety Alila. I tak, w tej palecie znajdziecie bazę do stosowania pod cienie i właśnie pełną gamę cieni. Ja zdecydowałam się na cienie w odcieniach takich brązu, beżu, złamanych troszeczkę nutą czegoś ciepłego, jak na przykład ten pomarańcz. Ogólnie te brązy są takie neutralne, lekko ciepłe, więc jest to totalnie moja kolorystyka. Jest to taka kolorystyka bardzo ładna na co dzień, bardzo bezpieczna i dlatego zdecydowałam się, że no jeżeli coś próbuję pierwszy raz z nieznanej mi dotąd firmy, no to fajnie jest się zdecydować na coś takiego delikatnego. I muszę Wam powiedzieć, że ogólnie ta paleta bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Ja już Wam mówiłam na jej temat zarówno na Instagramie, jak i na weekendowych vlogach, ale tutaj się powtórzę, bo nie każda z Was tamte moje social media ogląda systematycznie. To jest paleta idealna dla vegan, a także dla osób zero waste, ponieważ ona jest cała zrobiona z drewna i jeżeli są jakiekolwiek dodatki, jak na przykład to logo tutaj, czy również tutaj są magnesiki, to wszystko to jest metal. Nie ma tutaj w ogóle nic, co by było plastikowe. Również dołączony pędzelek jest drewniany oraz maskówki metalowe, więc po prostu całkowicie jest to produkt biodegradowalny, który nie szkodzi naszemu środowisku, który nie będzie przykładał się do niszczenia naszej planety. I muszę Wam powiedzieć, że ja już ją sobie przez ostatnie 2 tygodnie systematycznie używałam, więc co nieco już mogę Wam na jej temat powiedzieć. Ogólnie jeżeli chodzi o tę bazę, bardzo ona mi odpowiada. Na początku byłam troszkę zdziwiona, może nie tyle zdziwiona, bo znam takie bazy o suchej formule, ale nie wiedziałam, czy to faktycznie ma szansę spisać się tak dobrze jak jakieś płynne bazy. I muszę Wam powiedzieć, no nie stosowałam tego na całą twarz, ale jako właśnie sam podcienie do powiek, tą gąbeczką, tak jak teraz widzicie, jak nakładam, to spisuje się bardzo dobrze. Tylko trzeba uważać, żeby nie nałożyć tego za dużo, nie na tyle, żeby się nam to gdzieś tutaj rolowało. Jeżeli jest to ładnie na całej powiece rozłożone, to naprawdę bardzo ładnie utrzymuje cienie. Przybliżyłam Was do siebie, żebyście mogły lepiej widzieć, co robię. I teraz tak, nie będę korzystać z tego pędzelka, który jest tutaj dołączony do palety. Ja go próbowałam używać. Być może jeżeli ktoś ma lepszego skilla makijażowego, to ten pędzelek się spisze, bo on nie jest jakiejś najgorszej jakości. To włosie jest naprawdę bardzo przyjemne, ale dla mnie po prostu tylko te dwie końcóweczki to jest zdecydowanie zbyt mało, żeby zrobić pełny makijaż, więc ja się będę wspomagała swoimi pędzlami. Bardzo Was przepraszam, jeżeli coś tutaj w lusterku gdzieś się Wam będzie odbijało, ale niestety nie ma możliwości wygięcia bardziej tej palety, ale mam nadzieję, że nie będzie to Wam jakoś strasznie przeszkadzać. No i zaczynamy makijaż. Przy okazji chcę z Wami rozmawiać na tematy, które dzisiaj dla Was przygotowałam. I pierwszym z nich to jest taka moja serdeczna prośba o to, żebyście zawsze pamiętały o sprawdzaniu składów INCI kosmetyku. I to się bardzo mocno tyczy tego, że pokazywałam Wam zarówno na Instagramie, jak i w weekendowych vlogach balsam do ciała Cien z Lidla. Ponieważ jest taki jeden balsam, on jest w wersji odżywczej, biało-granatowy, z ciemną zakrętką, który ma naprawdę bardzo ładny skład INCI i za pół litra tego produktu płacimy tylko 7 zł, więc Lidl nas bardzo pozytywnie zaskoczył, jeżeli chodzi o ten produkt i dlatego ja bardzo mocno się tym produktem też zainteresowałam i mocno Wam o nim pisałam, no bo dlaczego nie, skoro tak fajny produkt jest dostępny od ręki i jeszcze w tak atrakcyjnej cenie. No i okazało się, że ten balsam występuje w 2 różnych wersjach składów INCI. Jeden, no taki, nie chciałabym powiedzieć, że niezbyt naturalny, bo w ogóle nienaturalny, oparty na przykład o parafinę, więc w składzie bardzo łatwo jest go rozpoznać, że to nie chodzi o ten skład, bo one się różnią różnymi związkami, ale przede wszystkim, jeżeli jest ta parafina, którą tak łatwo zapamiętać, parafinum liquidum, link macie również powyżej odnośnie tego, dlaczego odradzam ten składnik w kosmetykach i ogólnie dlaczego on nie powinien być wykorzystywany w kosmetykach naturalnych. Ale jednak gdzieś są osoby, które, nie wiem, tak jakby boją się patrzeć w ten skład INCI, no i się zaczęły
podpowiedzi, jak to można sprawdzić, który balsam ma fajny skład, a który nie, nie patrząc w Inzi. No i tym sposobem zaczęłam na przykład dostawać wiadomości, że jeden ma wyższą butelkę, drugi ma niższą, że jeden ma napisane 24 godziny, drugi ma 48, ten z dobrym składem ma 48 i chyba wyższą buteleczkę. No i wiecie, mnie to też tak trochę, no w sumie jest to też jakaś tam pomoc dla tych osób, które faktycznie jeszcze się boją, że źle popatrzą w ten skład Inzi, że kupią nie ten produkt. No to ja też gdzieś to początkowo zamieszczałam na Instagramie te informacje, widząc też zainteresowanie obserwatorów, ale okazało się, że w ogóle zrobiło się jeszcze większe zamieszanie, no bo w niektórych Lidlach pojawiał się na przykład ten balsam z dobrym składem, który miał jednocześnie zaznaczone 24 godziny, czyli tak jak w innych Lidlach ten ze złym składem. No i jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ Lidl nie musi informować o tym, że skład uległ zmianie i opakowanie nie ma nic do rzeczy. Nigdy nie trzeba zgłaszać, że jest jakiś tam inny skład, inne opakowanie. Absolutnie nie. I Lidl zauważyłam, że zmienia po prostu partie tych kosmetyków. Te coraz nowsze partie mają ten lepszy skład, ale najwyraźniej została im etykietka z tamtego balsamu. Może mają jakiegoś nowego dostawcę butelek, bo było to dla nich na przykład bardziej ekonomiczne rozwiązanie, no i nagle butelki są na przykład wyższe, gdzieniegdzie jeszcze są niższe, więc dziewczyny, robi się takie zamieszanie, że nie można w ten sposób patrzeć na kosmetyki, no nie ma innego wyjścia. Ja wiem, że czytanie składu może wydawać się trudne, no to lepiej byłoby, żeby właśnie jakaś influencerka nam podpowiadała, co kupić. Jasne, no jest to bardzo dużą wygodą, ale zawsze sprawdzajcie składy Inzi i trzymajcie rękę na pulsie, bo słuchajcie, a kto powiedział, że ja na przykład w pewnym momencie nie zacznę wam polecać kosmetyków o złym składzie? Nie można ufać nikomu całkowicie tylko i wyłącznie dlatego, że jest influencerem. Oczywiście ja w tym momencie nie zamierzam czegoś takiego robić, ale nie można być takim bezgranicznie ufającym, zwłaszcza ludziom, którzy są obcy i w internecie mogą powiedzieć wszystko, tak? Ile znamy takich influencerów, którzy mówi się, że się sprzedali, bo coś tam zaczęli polecać, co nie było wcale warte polecenia, czy zgodne z prawdą, że oni tego używają. Więc dziewczyny, nie idziemy na skróty, tylko zawsze patrzymy w Inzi. Macie do kogoś zaufanie? Super! Ale zerknijcie w Inzi, czy na pewno tam nic nie wzbudza waszych podejrzeń? Jeżeli macie podejrzenia, dopytać, zapytać, przeczytać. Zwłaszcza, że akurat jeżeli chodzi o ten balsam Cien z Lidla, to tak jak mówię, to nie było, ten skład nie jest jakiś nie wiadomo jak trudny do rozróżnienia, bo jest ta parafina, która ma bardzo łatwy do odczytania w składnikach Inzi. Ta jest ta substancja, bo jest to po prostu parafinum liquidum. Więc nie jest to nic, że jakaś trudna, chemiczna, dziwna nazwa, którą jakoś straszliwie musicie sobie zapisywać na kartkach i pamiętać, bo nie może wejść do głowy. No jest po prostu bardzo prosta do zapamiętania. I my mamy w tym momencie społeczeństwo bardzo leniwe, ludziom się bardzo nie chce sprawdzać składów i na tym po prostu mnóstwo firm żeruje na nieświadomości i stąd mamy wysyp marek, które są, producent opisuje jako naturalne, a one tak naprawdę naturalne nie są, bo świadomość ludzi jest taka, że nie chcą się uczyć składów Inzi, wydaje im się to jakieś absolutnie trudne i abstrakcyjne, więc wolą zaufać temu, co pisze producent, niż samemu sprawdzić. To jest strasznie pójście na skróty i szkoda, że tak ludzie w siebie nie wierzą, bo oczywiście to nie jest tak, że każdy od razu umie czytać składy Inzi i od razu się w tym orientuje, ale też nie jest to coś, co jest nie do przeskoczenia, czego nie dałybyście rady zrobić i im częściej będziecie się starać zerkać w te składy, kukać, mimo wszystko doczytywać, to tym lepiej będzie po prostu dla was, bo nikt wam nie wciśnie nigdy nic, czego byście dostać tak naprawdę nie chciały. I druga kwestia, która się z tym wiąże, ja też w weekendowym vlogu pokazałam kremy z Eveline, które są na przykład dostępne w Biedronce, one są również w bardzo niskiej cenie i mają ładny skład. I również pomimo tego, że ja w weekendowym vlogu pokazałam te składy, że one są ładne, dostałam mnóstwo wiadomości, że przecież te składy nie są ładne i gdzieś tam jakieś składy, które faktycznie były popsute. No i teraz tak, z jednej strony ja się bardzo cieszę oczywiście, że
że mnie upominacie i sprawdzacie, czy na pewno jestem taka rzetelna i tak dalej. I bardzo dobrze, i należy tak robić. Natomiast właśnie jest to kolejny przykład tego, że producent nigdzie nie musi informować o tym, że skład został zmieniony. Na tych opakowaniach nie pisze jakiejś wyraźnej informacji. Zmieniony skład, ulepszona formuła, bla, 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 bla. Nie jest zmieniona cena, nie jest zmienione opakowanie. Wszystko wygląda tak samo, a skład jest poprawiony. I oby to zawsze szło w tą stronę, że producenci chcą poprawiać składy, niż je psuć. Niemniej jednak nigdy nie wiadomo, co komu wpadnie do głowy, jaka będzie sytuacja na rynku i też sytuacja finansowa firmy. A wiadomo, że kosmetyki naturalne po prostu one są dość ciężkie, drogie do wyprodukowania same w sobie. Dlatego no, stąd właśnie taka duża popularność kosmetyków, które gdzieś tam te składy mają trochę popsute, no bo producenci lubią sobie coś tam podmienić czymś tańszym, tańszym zamiennikiem, który na przykład nie powinien być stosowany w kosmetykach naturalnych. I stąd płynnie możemy sobie przejść też do takiej kolejnej dygresji. Często dostaję również od Was pytanie, to dlaczego producenci tak oszukują? Więc moje drogie, wcale nie jest to tak, że producenci jakoś strasznie oszukują. Po prostu brak jeszcze jest regulacji prawnych, czym w ogóle jest kosmetyk naturalny. A skoro nie ma jasnego jakiegoś określenia, no to to sprawia, że można pozwolić sobie na pewnego rodzaju dowolność. I często firmy, które po prostu mają jakąś substancję aktywną pochodzenia roślinnego, już się na przykład określają jako naturalne. Również na przykład bardzo częstym jest wypisywanie na opakowaniach, że na przykład 96% substancji naturalnych. I nie można powiedzieć, że to nie jest prawda, bo jak najbardziej mnóstwo substancji kosmetycznych jest produkowanych z roślin. No to jest dla nas najłatwiejszy dostęp do surowców i one nie muszą być określane jako jakieś tam wielce naturalne, a po prostu takowe są. I producent nie musi się tym jakoś strasznie szczycić, prawda? Natomiast to, że to jest w iluś tam procentach naturalne, na przykład też nie zawsze znaczy, że jest to coś, co ja mogę polecić. No bo na przykład tak jest z etanolem. On jest jak najbardziej substancją naturalną, natomiast jeżeli mnie obserwujecie, to doskonale wiecie, że odradzam kosmetyki z etanolem z obawy właśnie o to, że on, no jest duże ryzyko, że on będzie tą skórę wysuszał i wolę nawet nie próbować, nie sprawdzać i nie polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś jest początkujący, żeby próbować się bawić, a może pomoże, a może nie pomoże, może się będzie spisywał, może nie będzie. Ja wolę osobiście nie polecać właśnie takich ryzykownych substancji, natomiast wiecie, no... Każdy ma tak naprawdę swoją głowę, swoje decyzje, swoją skórę, co on zrobi z tym, co pisze na opakowaniu, co jest w składzie i co na przykład ja polecam. Więc dlatego ja mówię, to co ja polecam zawsze jest subiektywne, bo to jest coś, co ja mówię, że ja uważam, że to jest dobre i ja zawsze powtarzam, dlaczego ja uważam, że to jest dobre, ale absolutnie nie jestem jakąś osobą, która, nie wiem, na przykład prowadzi badania naukowe czy daje certyfikaty kosmetykom, więc żeby to było jakieś tam, nie wiem, żeby na przykład moje zdanie stawiać ponad, nie wiem, jakichś naukowców uznanych, absolutnie nie. Ja też cały czas się uczę, dokształcam. To, że jestem magistrem kosmetologii, nie znaczy, że ja już wszystkie rozumy pozjadałam i wręcz przeciwnie, uważam, że gdyby się pojawił ktoś, kto zna jeszcze lepiej składniki kosmetyczne od zaplecza, to bym mógł powiedzieć na ten temat znacznie, znacznie więcej. Ale że no, na chwilę obecną nikogo takiego nie ma, no to staram się dzielić z Wami tymi informacjami, które gdzieś tam zdobyłam, na przykład w toku pracy, czy co gdzie wyczytałam. I wiecie, ja to jest tylko i wyłącznie kanał na YouTube, to nie jest żadne źródło naukowe, więc ja po prostu Wam powtarzam, jakie mam zdanie na pewne kwestie, a to, co tak naprawdę Wy zrobicie, to jest tylko i wyłącznie Wasza kwestia i też z całą pewnością żaden producent kosmetyków nie będzie produkował kosmetyki pod zdanie Agnieszki z kosmetologii naturalnie, tylko wiadomo, wszystko, co jest dostępne w kosmetykach, jest bezpieczne dla zdrowia, nie jest szkodliwe dla zdrowia, dla życia, więc wszystko można stosować w kosmetykach i jak najbardziej, więc nie lubię, kiedy ktoś mi zadaje pytanie, dlaczego producenci oszukują. Oni nikogo nie oszukują. To wszystkie substancje, które są stosowane w kosmetykach, one są stosowane w jakimś celu. Żadna substancja nie jest dodana bezcelowo, tylko to, że na przykład ja zwracam uwagę na to, że niektóre substancje mogą jednocześnie wykazywać jakieś tam negatywne skutki dla naszej skóry, gdzieś tam mogą niektórym osobom nie pasować, to jest tylko i wyłącznie to, że ja Wam na to zwracam uwagę. I ważna jest świadomość, ważne jest to, żebyście Wy o tym wiedziały. A czy Wy
stwierdzicie, dobra, mimo wszystko ryzykuję, sprawdzę, jak to się spisuje u mnie, czy pomyślicie, okej, to ja jednak nie chcę ryzykować, to jest tylko i wyłącznie wasza sprawa i przecież ja wam też nie mówię, że wy coś musicie używać, czy absolutnie nie możecie. Nie, no to jest wszystko tylko i wyłącznie wasza kwestia. Tak, moje drogie, prezentuje się samocieniowanie, dlatego teraz przejdę troszkę do podkreślenia, zaznaczenia jeszcze tego oka przy pomocy mojej ulubionej kredki czarnej z Alchemila i jeszcze potem będziemy sobie tuszować rzęsy tuszem Couleur Caramel, jest to tusz bio. Oczywiście wszystkie kosmetyki podlinkuję wam poniżej. No i właśnie, moje drogie, bardzo płynnie z tego tematu, dlaczego niektórzy tak oszukują, że ja coś tam jednak wiem o tych kosmetykach, ale że ja się wcale za jakiegoś tam wielkiego super speca nie uważam, to myślę, że przejdziemy sobie płynnie do kolejnej kwestii i może ja wam przeczytam taki komentarz, który niedawno dostałam na Instagramie, ale ja tego typu komentarzy dostaję może nie jakoś dużo, ale faktycznie one systematycznie gdzieś się pojawiają, dlatego chcę wam przeczytać i się do tego odnieść. Zrobiłam zdjęcie, na którym jestem widoczna ja jako ja, nie sam kosmetyk i taki był pod spodem komentarz. A mnie się nie podoba. Obserwuję twoje social media, bo chcę dowiedzieć się jak najwięcej o kosmetykach, a mam wrażenie, że ostatnio większą uwagę przykładasz do prezentowania swojego ciała. Tak też można, ale to nie dla mnie. Dziękuję za wszystkie informacje, które zdobyłam. Pozdrawiam. I teraz tak, faktycznie tego typu komentarze często przychodzą wraz z osobami, które czytały mojego bloga, bo na blogu faktycznie bardzo mocno skupiałam się na bardziej na tych kosmetykach niż tam gdzieś tam na swojej osobie. Ale wiecie, kwestia jest taka, kto co lubi. Dla mnie szczerość jest kwestią najważniejszą i uważam, że tylko i wyłącznie na kwestii szczerości można zbudować jakieś fajne social media. A niestety, ale blogowanie jest takim medium, ogólnie może nie tyle blogowanie, co zdjęcia, na którym bardzo łatwo jest wykreować osobę, którą się nie jest. I przez to, że ja chcąc być profesjonalna, nie pokazywałam, może nie tyle, że nie pokazywałam zbyt wiele siebie, ale zdecydowanie więcej pokazywałam kosmetyków, robiłam zdjęcia produktowe bardziej kosmetyków, gdzieś tam może ja się pojawiałam, ale zdecydowanie ten blog był ukierunkowany na kosmetyki i właśnie na, w ogóle tam nie było tematów takich lifestyle'owych albo bardzo, bardzo mało. Zdecydowanie to wszystko było ukierunkowane na tematy około kosmetyczne. No to właśnie ludzie też niektórzy mnie odbierali, że ja jestem jakimś takim, taka specjalista, taka specjalistka, taka profesjonalistka. A nie, ja jestem taką życiową pierdołą, że mi się to też zaczęło przestawać podobać, że wy mnie traktujecie jako taką wyrocznie, bo absolutnie nią nie jestem. Gdyby przyszedł, nie wiem, ze mną porozmawiać ktoś, kto się jakoś okrutnie zna na tych kosmetykach, tak wiecie, pracuje przy jakichś badaniach naukowych, tworzy substancje kosmetyczne, czyli on się zna na tych procesach wszystkich, o których mówi EcoCert, że czemu one są dopuszczone, czemu nie. To jest osoba, która ma świadomość względem kosmetyków, a nie ja. Mi się tak udało, że ja coś tam o tych kosmetykach wiem może więcej niż przeciętny kosmetolog, bo pracowałam przy produkcji tych kosmetyków i to jest bardzo ciekawe i jak najbardziej ja to chcę wam przekazywać. Ale ja absolutnie nie uważam się za takiego specjalistę, za kogoś, kto, nie wiem, kto faktycznie zna się tak super ekstra. Może znam się troszkę lepiej niż przeciętna osoba i wiem taką tajemnicę tego, jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję takich kosmetyków. Chcę wam o tym trochę więcej powiedzieć. Ale ja nie jestem żadnym technologiem, ja jestem magistrem kosmetologii, nie jestem po biotechnologii żadnej, po jakiejś biochemii, więc absolutnie ja też nie jestem osobą totalnie taką, która by się uważała za jakąś super, hiper, wszystko wiedzącą. I znacznie bliżej jest mi do takiej dziewczyny, która pokazuje na YouTubie, co używa, bo co lubi i dlaczego to lubi, niż właśnie do jakiegoś naukowca, który prowadzi eksperymenty medyczne, który się w tym specjalizuje, który działa w jakimś na przykład ośrodku rozwojowym. No i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest również taka, że weźcie pod uwagę, i no właśnie żaden top profil kosmetyczny, top profil beauty
to nie są tylko i wyłącznie zdjęcia kosmetyków, bo ludzie chcą widzieć, kto te kosmetyki promuje, tak wam mówię. Przez samo zdjęcie można wiele zakłamać, można zdjęcia edytować, można udawać, że ma się idealną cerę, a wcale takowej nie mieć. I właśnie poprzez blog bardzo łatwo było mi zrobić taką... Nawet ja tego nie chciałam zrobić specjalnie, tylko potem w pewnym momencie to zaczęło tak wyglądać, że ja mówię o tych substancjach kosmetycznych, więc wielu osobom się zaczęło wydawać, że ja się jakoś strasznie, strasznie znam, jakbym nie wiem kim była, absolutnie nie. Absolutnie tak to nie wygląda. I ja też się tak nie poczuwałam, dlatego nie chciałam dalej prowadzić tego bloga, żeby nie było, że ja jestem Bóg wie kim, bo absolutnie nie jestem. Bo nie wiem, bo ludzie zaczynali twierdzić, że ja się uważam za nie wiadomo kogo. To jest tylko i wyłącznie było spowodowane taką przypadkową kreacją i tym, co ja prowadziłam na blogu. Dlatego zmieniłam swoje medium na YouTube, żeby trochę bliżej was poznać, bo na tym bardziej mi zależało, żebym ja sobie mogła mówić coś o kosmetykach, które się u mnie spisują i dlaczego ja akurat polecam takie, a nie inne kosmetyki, dlaczego osobom, które się do mnie zwracają jako moi pacjenci, dlaczego polecam takie, a nie inne kosmetyki, żebyście mogły z takiej metody korzystać bez konieczności analizowania tych składów z kimś, tylko po prostu żebyście umiały to robić samodzielnie i mi to zawsze przyświecało, a że ja... Właśnie, widzicie, ten mój charakter mam, jaki mam. Ja wcale nie jestem też osobą, która by się strasznie tutaj przed wami siadała w marynarce i opowiadała, bo siebie jako to strasznie zna. Nie, ja jestem po prostu taką osobą, którą chciałabym, żebyście wy we mnie widziały taką koleżankę niż panią nauczycielkę. I tak prezentuje się makijaż oka. Może takie zróbmy sobie szybkie podsumowanie tej palety, co o niej sądzę. Muszę wam powiedzieć, że ta paleta jest troszeczkę zaskakująca, ponieważ jak możecie zobaczyć, te kolory tutaj są takie bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o odcienie i można byłoby pomyśleć, że w sumie po co dwa tak zbliżone cienie, po co dwa tak zbliżone cienie, że przez to będzie mała różnorodność w tym makijażu. I tak, faktycznie, jeżeli chodzi akurat o te kolory, które ja wybrałam, tak wam powiedziałam na początku, są to bardzo bezpieczne kolory, te wybory są bardzo bezpieczne, ale to, co mi się podoba, zobaczcie, ten makijaż, który przy pomocy takiej palety zrobiłam, on wcale nie jest totalnie delikatny. Fakt faktem, dla jednych będzie to makijaż typowo dzienny, dla innych to już będzie makijaż trochę mocniejszy, w którym lepiej by się czuły gdzieś na wieczór. To wszystko zależy bardziej od tego, czego wy potrzebujecie. Technicznie rzecz biorąc są tutaj tylko i wyłącznie maty, więc z pomocą tych cieni można zrobić bardzo fajną bazę do tego, żeby właśnie potem ewentualnie to sobie wzbogacać jakimiś innymi cieniami. Oczywiście w ofercie Alila są również palety o innych odcieniach, również bardziej mocniejszych, bardziej odważnych, ale uważam, że jeżeli chodzi o pigmentację tych produktów, jest ona mocna. Nic nie tworzy plam. Pięknie one się ze sobą łączą, pięknie się ze sobą przenikają i właśnie dzięki temu, że jest tutaj kilka bardzo zbliżonych do siebie odcieni, to ja jako taki laik makijażowy, który no niezbyt ogarnia jeszcze to blendowanie, jest w stanie przy pomocy takiej mnogości delikatnie różniących się od siebie kolorów stworzyć właśnie to ładne przejście, gdzie już tacy wizażyści wprawieni robią taką chmurkę przy pomocy jednego cienia. Więc tutaj zależy po prostu wiele od tego, czego wy oczekujecie od palety, na jakim jesteście etapie, jeżeli chodzi o waszą przygodę makijażową i czy konkretnie takie kolory by do was przemawiały. Ale jeżeli o mnie chodzi, tak, uważam, że dobrałam tą paletę bardzo dobrze, jeżeli chodzi też o moją karnację, o to, jak ja w tym wyglądam. Bardzo się cieszę, że oprócz tych brązów, beżów jest tutaj ten dodatek pomarańczowego i tego różowego. Ten różowy sobie wykorzystuję czasami właśnie na powiekę tą ruchomą, a właśnie tym pomarańczem bardzo często sobie jeszcze podkreślam załamanie, żeby dodać troszeczkę takiej ciepłej nuty takiemu makijażowi. Tak, w tym momencie też to zrobiłam. Uważam, że akurat to bardzo pasuje do mojej karnacji. Przejdziemy sobie teraz do już całej twarzy i zaczniemy sobie od bazy Cooler Caramel. I wracając do naszego tematu, który przed chwilką, o którym właśnie wcześniej rozmawiałyśmy. I tak, nawiązałam do tego, że żaden profil top beauty, nieważne czy w Polsce i na świecie, to nie jest tylko i wyłącznie profil, na którym będą pokazywane same kosmetyki, bo ludzie lubią widzieć, kto o tych kosmetykach mówi. I to się sprawdza nie tylko, jeżeli chodzi o social media, ale ja również spotykam się z tym w pracy.
pracuję z kosmetykami i jeżeli ktoś się mnie zapyta, a pani czy używa tych kosmetyków, i ja powiem tak, i ktoś na przykład widząc, że o, to ona nie ma pryszczy, więc w takim razie faktycznie chyba te kosmetyki gdzieś muszą tak działać, że nie zapychają. Faktycznie ona gdzieś chyba wie, co mówi, skoro faktycznie widać, że stosuje te kosmetyki i że one dają efekt. Więc to, co ja sobą reprezentuję, to, co wam pokazuję, chcę, żeby to było takie, żebyście widziały, że faktycznie tak jest. I tego nie da się pokazać inaczej, niż właśnie pokazując jakąś osobę na zdjęciach czy na filmach. No właśnie, jeżeli chodzi też o takie filmowanie, będę nakładała podkład z Felicei, to jest ten numer jaśniejszy. Same zobaczycie, jak fajne ma krycie. Oczywiście test, pełna recenzja tego podkładu będzie, bo jestem w trakcie właśnie testowania tego podkładu. Już w tym momencie jest tydzień, jak go stosuję. I na razie jestem sama bardzo z niego zadowolona, więc zaraz same będziecie mogły zobaczyć, jakie jest fajne krycie. No i tak właśnie, jeżeli chodzi na przykład jeszcze o te kosmetyki, słuchajcie, no to na przykład dla mnie ta szczerość jest mega, mega istotna i to, że ja nie jestem idealna, to nie znaczy, że nie chcę wam pokazywać, jak jakieś kosmetyki działają. I najlepszym tego przykładem też tego, że wy chcecie widzieć, nie wiem, mnie, czy ogólnie jakiekolwiek inne osoby, które faktycznie, co one pokazują, czy te kosmetyki się faktycznie u nich spisują, jest to, że wy piszecie mi, że wam się pokazują moje zdjęcia, bo więcej siebie promuję. Absolutnie nie. Wejdźcie sobie na mój Instagram. Na mój profil na Instagramie. I zobaczcie sobie, ja mam, tak robię zawsze, że daję zdjęcie kosmetyku, zdjęcie siebie, zdjęcie kosmetyku, zdjęcie siebie, często z kosmetykiem i wtedy piszę o nim. Kosmetyk, zdjęcie siebie, jak robię demakijaż. Zdjęcie kosmetyku, zdjęcie siebie z kosmetykiem. Więc po prostu to, że wy macie wrażenie, że cały czas widzicie mnie, jest to spowodowane tym, że wy reagujecie na to, że ja to wam pokazuję, bo Instagram widząc, co lajkujecie, na czym się zatrzymujecie dłużej, to on wam potem to proponuje. Więc wy nawet podświadomie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale wy częściej zwracacie uwagę na moje zdjęcia mojej osoby, niż na zdjęcia kosmetyków, które ja wam pokazuję. Gdyby tak nie było, ja też nie musiałabym tak robić, ale widzę, bo patrzę w statystyki, który post się cieszy, jaki ma feedback, jaki właśnie ma odbiór i ja widzę, że was interesuje to zdecydowanie bardziej. A teraz chodźcie bliżej, zobaczcie, jaki ten podkład ma bardzo ładne krycie. No, trzeba przyznać, że krycie jest bardzo ładne, jest pełne, pięknie niweluje zaczerwienienia, więc mega mi się podoba. I wiecie, co wam powiem? Najlepszym przykładem tego, że faktycznie moi odbiorcy, wy, nawet te, które piszą mi właśnie tego typu komentarze, że im się to nie podoba, że ja pokazuję siebie, a mimo wszystko właśnie po statystykach widać, że one też reagują bardziej na to, nieświadomie, faktycznie, nie wiem, może was denerwuje moja osoba, więc jak mnie widzicie, to dostajecie białej gorączki i nie wiem, i piszecie na przykład jakiś komentarz, ale Instagram to widzi, że wy zareagowaliście, bo napisaliście komentarz, więc wam drugi raz zaproponuję właśnie zdjęcie mojej osoby, a nie tylko i wyłącznie samego kosmetyku na moim profilu. I najlepszym tego przykładem tego, że faktycznie tak jest, jest zbiór zdjęć z 2019 roku, The Best of Instagram w 2019 roku, z mojego profilu wzięłam sobie właśnie tą dziewiątkę i oczywiście, co jest na pierwszym miejscu? Moja pupa! Więc ja i mój zadek bardzo serdecznie dziękujemy za waszą uwagę, za to, że chcecie nas oglądać, że zareagowałyście tak pięknie. Co więcej, to zdjęcie znalazło się na takiej stronie właśnie chyba Hello Zdrowie, że właśnie ktoś tam pisał, że kosmetolog pokazała swój celulit, więc moje drogie, no dla mnie to jest najlepszy przykład tego, na co wy reagujecie. Reagujecie jednak na widoczność ciała, bo chcecie widzieć, że to, o czym ja piszę, ma jakieś tam faktycznie przełożenie. Nie? Teraz korektor z Alchemilin, z Avril nakładam sobie pod oczy. I zdecydowanie większość właśnie w tym zestawieniu tych zdjęć to jest właśnie zdjęcie mojej osoby. I w ten sposób możecie nawet same wyciągnąć sobie wniosek. Oczywiście ja sprawdzam statystyki sobie bardzo na bieżąco pod każdym zdjęciem, więc widzę dokładnie, jak to wygląda. Mam to po prostu na uwadze, czy mam rękę na pulsie, no ale muszę wam powiedzieć, tak, zdecydowanie ludzie lubią widzieć, że nie są robieni w bambuko i to, że ktoś coś napisał, jest jakieś tam potwierdzenie tego
i że po tej osobie widać, że faktycznie tak jest, jak ona twierdzi, dlatego ogólnie ludzie lubią widzieć drugą osobę i chociażby z tego względu prowadzę taki feed, jaki prowadzę, to jak wy będziecie reagować, to jest tylko i wyłącznie wasza kwestia. Oczywiście ja też nikogo u siebie na siłę nie zatrzymuję, więc jeżeli komuś tam nie pasuje, no to absolutnie też nie chciałabym, żeby taka osoba u mnie siedziała, bo po co ta osoba ma mi potem trollować czy się denerwować i ja przy okazji też, no to jest totalnie bez sensu. Jako puder będę używać Vibo Mood. Niedawno dorwałam ten puder, a muszę wam powiedzieć, on pięknie wygląda na twarzy, więc ja jestem nim zachwycona. I też pytałam was na Instagramie, jak go lepiej stosować, czy faktycznie do bakingu, bo ja jednak bakingu, zwłaszcza w okresie takim zimowym, nie stosuję, bo moja skóra wtedy jest bardzo sucho i źle wygląda. Ale pisałyście mi, że używacie go pędzlem i ja też go sobie tak zaczęłam stosować i naprawdę bardzo jestem z niego zadowolona. Pięknie mi matowi skórę na cały dzień. Zapach jest trochę męczący, trochę duszący, ale to jest tylko i wyłącznie w momencie nakładania. W ogóle ten zapach, ta wanilia kojarzy mi się strasznie. Jak byłam mała, do 6 roku życia jadłam coś, co było nazywane majzeną. To jest taka zupa mleczna, bardzo gęsta, z dodatkiem jajka i wanilii z Czech. I pamiętam, że mi to sąsiedzi, którzy handlowali garnkami właśnie za granicami Polski, właśnie przywozili dla moich rodziców, oni to od nich kupowali, bo ja i mój brat jedliśmy na śniadanie właśnie zawsze majzenkę i musiała być majzenka. I to mi po prostu przypomina taki smak dzieciństwa po prostu, ale bardzo ładnie ten puder rozkłada się na twarzy. Nie wygląda, jak właśnie nałożę pędzlem, nie bakingiem, czyli nie przesadzam z ilością tego pudru, nie wygląda sucho, nie jest taki twardy, jakby, że te ziarenka są jakieś duże, właśnie on jest bardzo pięknie, dobrze zmielony i właśnie ta twarz ma taki, nie tyle glow, że jest rozświetlona, ale jest taka satynowa, to nie jest takie suche, pergaminowe, kredowe wykończenie, tylko właśnie takie bardzo ładne, aksamitne, mega mi się to podoba, więc muszę wam powiedzieć, no, jak na Vibo 30 zł jest to cena może nie mała, ale z drugiej strony na to, jak ten produkt ładnie się prezentuje, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ja wam też troszeczkę przed chwilą zaznaczałam odnośnie tej szczerości, że uważam, że to jest coś mega, mega ważnego, jeżeli chodzi o bycie influencerem. I wróćmy na sekundkę do tego balsamu z Cien z Lidla, o którym ja wam już na samym początku tego filmu opowiadałam. No właśnie, ponieważ widzę, jak też takie jest zainteresowanie jakby tym, że chcecie widzieć to, jak jest naprawdę, to pomimo tego, że oczywiście człowiek czasem chce coś usunąć, to wrzuca to zdjęcie takie, jakie jest. I tego typu właśnie rzeczy zrobiłam, wrzucając to zdjęcie z moją pupą, które w roku 2019 okazało się największym hitem, bo tam pokazałam mój celulit. I dlatego wrzucając zdjęcie, na którym byłam ja plus balsam z Lidla, jest tam moja noga, możecie zobaczyć, jest noga szczupła, widać, że ja nie jestem osobą grubą, nawet wam pokazywałam w weekendowym vlogu taką własną analizę ciała, kupiłam taką specjalną wagę i ona mi waży właśnie proporcje tłuszczu, mięśni i tak dalej. Nie mam dużo tkanki tłuszczowej, a i tak zobaczcie, jak na tym zdjęciu widać, jaki ja mam celulit. I to jest mój problem, z którym ja się faktycznie gdzieś tam mierzę i oczywiście widząc to zdjęcie, moja pierwsza myśl to było, o Boże, no albo tego nie wrzucę, albo ja to usunę, w sensie celulit i wyretuszuję i wrzucę, ale no nie zrobię tego, nie. Może komuś się to nie podoba, właśnie dostanę jakieś negatywne komentarze, bo kto to widział, takie coś wrzucać. Okej, są dziewczyny, które nie mają tego problemu, są dziewczyny, które mają przepiękne nogi, przepiękne pupy, nie mają problemu z celulitem i zazdroszczę takim osobom jak najbardziej, ale to nie znaczy, że ja nie będę z tego powodu właśnie jakoś, że będę jakoś rozpaczała, że będę zamykała się w swoich czterech ścianach i nie będę się pokazywać. No nie, o to właśnie chodzi też w tym świecie beauty, żeby się pokazywać, w takim sensie, żeby pokazać, że te kosmetyki, jeżeli coś rekomenduję, no to dlaczego ja je rekomenduję, dlaczego uważam, że to jest dobre, żeby móc to pokazać i po prostu ja to chcę robić, a no tak jak mówię, co wy z tym potem dalej zrobicie, no to już jest wasza kwestia, chcę wam po prostu pokazać, jaki jest mój tok rozumowania, żebyście, nie wiem, nie myślały, że ja to robię, że się pokazuję, bo chcę zdobyć więcej
jakiegoś tam uznania, nie wiem. Wiecie, że przecież moje social media są typowo kierowane dla kobiet, więc sorry, ale kawałkiem cycka czy kawałkiem pupy nie zdobędę chyba większego uznania u kobiet, tylko bardziej do mężczyzn. A co mężczyźni mieliby robić u mnie na moich mediach społecznościowych? No raczej zbyt wiele interesującego ich feedbacku nie znajdą. Natomiast chcę, ja to już nie raz, nie dwa powtarzałam, chcę, żebyście wy, dziewczyny, miały na uwadze to, że jeżeli macie kompleksy, nie czujecie się piękne, nie czujecie się idealne, to żyjemy w takich czasach, gdzie są kosmetyki, gdzie makijaż jest absolutnie dozwolony do stosowania na co dzień. I dzięki temu można poprawić swoją samoocenę. Niesamowicie istotne jest zdrowie psychiczne, więc nie tylko jest ważne to, żeby być zdrowym fizycznie, ale jak najbardziej zdrowie psychiczne jest również bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że ono się odbija na wszystkich tych, którzy są wokół was. Jeżeli wy macie dobry humor, to również wasi bliscy będą to odczuwać. Jeżeli będziecie miały zły humor, mówi się tak, no mówią o tym psychologowie, że jeżeli ty nie potrafisz pokochać siebie i jeżeli ty uważasz siebie za taką i owaką, to inni też automatycznie będą cię za taką uważać i traktować, bo to po prostu widać, jak ty sama siebie oceniasz. I ja wam chcę bardziej właśnie pokazać, nie wiem, bardziej, mniej udolnie, żebyście się po prostu nie bały sięgać po swoje marzenia, nie bały się pokazać tylko i wyłącznie, że bo nie jesteście idealne, bo kurczę, nikt nie jest. Jestem pewna, że nawet te modelki, które chodzą po wybiegach, one również mają na pewno jakieś swoje mankamenty i zapewne gdybyście wy o tym usłyszały, to byście powiedziały, co? Ja mam gorzej i tak dalej, ale co ona w ogóle mówi? A dla tej dziewczyny faktycznie to potrafi być jakiś mankament. Każdy tak ma, dziewczyny, i to nie znaczy, że trzeba się zamykać w swoich czterech ścianach. Ja też bardzo chciałabym wam pokazać jakiegoś rodzaju proces, co można w tych obecnych czasach zrobić, żeby sobie poprawić stan cery, stan włosów. Ja słuchajcie, też nie mam przecież jakichś super włosów gęstych, bujnych, nie wiadomo jakich, ale staram się, wcieram te wcierki, staram się zrobić tak, żebym się jak najlepiej czuła we własnej skórze, żeby te moje liche włosy mimo wszystko wyglądały jak najlepiej tylko mogą. I wy też to możecie zrobić. Więc czemu tego nie robić, prawda? Nie wiem, czy ten makijaż oka nie wyszedł mi troszkę zbyt dramatyczny, ale właśnie dostałam takie wiadomości od jednych z was, żebym się nie bała trochę tym cieniem wyżej, pomimo tego, że ta powieka jest taka właśnie opadająca, żebym z tym walczyła optycznie i nie bała się podciągać aż niemal pod samą brew ten cień, więc dzisiaj spróbowałam tak zrobić, więc zobaczymy, jak się będę czuła w tym makijażu. Natomiast teraz przejdziemy do konturowania twarzy i najpierw będę używała mój ulubiony bronzer z Lovely. To jest Golden Glow numer 2 i trochę mi wstyd, że wam pokazuję takie puste denko, no ale ja faktycznie używam go jedno opakowanie po drugim, systematycznie kupuję, więc jeżeli tu jest jeszcze tyle produktu, no to bez sensu, żebym kupowała nowy, pomimo tego, że one są w bardzo niskiej cenie. No ale mimo wszystko data ważności to data ważności, trzeba to zużyć, więc po prostu chcę zużywać systematycznie. Zresztą jak mnie oglądacie systematycznie, to wiecie, że ja jestem z tych osób, która też bardzo poleca systematyczne zużywanie kosmetyków, żeby móc coś na ich temat więcej powiedzieć, a nie używanie co dwa dni innego produktu. No i właśnie, moje drogie, tak wam też powiedziałam przed chwilką, że warto korzystać, no czemu nie korzystać z tego, co dają nam obecne czasy. I ja też po prostu, przynajmniej wiecie, no to jest moje zdanie, co wy z tym zdaniem zrobicie, czy to wam w jakiś sposób do was dotrze, uznacie, że kurczę, faktycznie czemu się bać, czemu się zamykać, czemu czegoś nie robić, a może stwierdzicie całkiem inaczej, no co ty, porąbana laska, ja absolutnie nie mam takiego toku myślenia jak ona. No i okej, to jest piękne, że każdy z nas jest innym człowiekiem i robi inne rzeczy. Gdybym była osobą, której kompleksy zasłaniają totalnie rzeczywistość i patrzenie na siebie, to bym pewnie nie nagrywała na YouTube, bo właśnie na blogu, robiąc same zdjęcia, bardzo łatwo stanąć tak, żeby nie było widać tych naszych mankamentów. I na zdjęciu bardzo łatwo jest coś poprawić. Na filmie tego nie zrobisz. Na filmie nie powiększysz sobie oczu, nie usuniesz sobie pryszcza, nie powiększysz ust, no chyba, że makijażem właśnie, ale jako tak w obróbce graficznej, no nie wiem, albo trzeba mieć jakiegoś takiego skilla i takie umiejętności i taki sprzęt, że może takie rzeczy da się zrobić, no powiem szczerze, ja nie jestem na takim etapie, żebym w ogóle słyszała, że coś takiego na filmie da się zrobić. A jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć, no to nawet nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jakiego programu
zaawansowanego do próbki zdjęć, tylko są zwykłe aplikacje na telefon, gdzie już możecie przy pomocy takiej aplikacji usunąć sobie na przykład pryszcze, zmienić proporcje twarzy, no chociażby wszystkie filtry, które są na przykład na Snapchacie, tak? Ile tam jest takich, które poprawia proporcje twarzy? No właśnie, więc na zdjęciu bardzo łatwo jest się wykreować kimś, kim się nie jest, a dla mnie byłoby to straszne, na pewno byłoby mi wstyd, gdyby któraś z was mnie spotkała na ulicy, a potem pomyślała, kurczę, ona na tych zdjęciach tak super wygląda, a tak naprawdę to takie byle co. Więc ja jako byle co chcę wam się pokazać, że hej, jestem takim byle co, ale chcę ci coś o tych kosmetykach powiedzieć. I właśnie, i to jestem ja. To jest chodząca pierdoła, która po prostu zapomina głowy często idąc w świat i do takiej osoby jest mi bliżej i taką osobą jestem, niż właśnie jakąś osobą, która strasznie nad tymi kosmetykami się tak rozwodzi i strasznie się na nich zna i pracuje gdzieś w jakimś laboratorium i bada te kosmetyki od A do Z. No właśnie nie i mam nadzieję, że udało się wam trochę zrozumieć sens tej mojej wypowiedzi. Poza tym, jeżeli chodzi o robienie YouTube'ów, bardzo mi się podoba to, że to jest po prostu wygodne, bo musicie wiedzieć, że ja jestem też osobą, która bardzo ceni swój czas wolny i YouTube daje mi tą możliwość, że mam od razu treść i wizualizację. Robię to tak naprawdę poświęcając ten sam czas, no bo nagrywam, mam jednocześnie i audio, i wideo. Natomiast na blogu trzeba było osobno robić zdjęcia, osobno pisać, więc zajmowało to po prostu wiele czasu i dlatego zmieniłam się na YouTube i dlatego pozostaję na YouTubie, zwłaszcza, że pomimo tego, że na YouTubie jestem krócej niż byłam w blogosferze, to mam z wami znacznie lepszy kontakt. Kiedy ja widzę, jak fajnie komentujecie, jak mnie wspieracie, bo ja też widzę i jest mi wtedy bardzo miło, że na przykład dostanę jakiś niemiły komentarz, ja nie zareaguję, a wy potraficie zareagować. Czasem jest to komentarz w stylu takim merytorycznym i potraficie tą osobę wyprowadzić z błędu. Dlaczego właśnie ja polecam taki kosmetyk, a nie inny? A czasami to są właśnie taki typowy hejt, że ktoś gdzieś mnie atakuje pod względem na przykład tego, jak wyglądam i wy potraficie na przykład coś tej osobie napisać. No nie wiem, hej, pokaż się ty i pokaż, jaki ty jesteś. Mi jest to naprawdę bardzo miło, widząc wasze zaangażowanie, bo wtedy widzę, że faktycznie mamy ze sobą fajny kontakt. Też kiedy wy do mnie piszecie, wysyłacie mi zdjęcia, że coś kupiłyście z mojego polecenia. Potrafi to być czasem po kilku godzinach od kiedy ja jakąś informację opublikuję, że coś jest, to wy już to kupujecie i ja to często udostępniam u siebie. No, to jest coś, na czym najbardziej mi zależało, żeby mieć z wami taki fajny, płynny kontakt. Kiedy widzę, jak robimy sobie na przykład na Instagramie live, nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, więc między wami się często rozwijają odpowiedzi. Więc jeżeli chciałybyście wejść w to nasze takie kosmetyczne środowisko, nie bójcie się, bo ja widzę, że udało mi się zrobić coś takiego, że wokół siebie mam dużo przyjaznych osób, was, moich obserwatorów. Jest to bardzo uprzejma i miła grupa, chcąca pomóc i to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo to jest też fajne dla osób, które są początkujące, że mogą się gdzieś zapytać, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej. I bardzo mi na tym zależało, żeby tworzyć takie media, które będą przyjazne, miejsce w sieci, które będzie przyjazne, gdzie będzie można fajnie o tych kosmetykach pogadać, bez takiego nadęcia, no bez tego nadęcia, wiecie o co mi chodzi. A teraz, poczekajcie, trochę rozjaśnię obiektyw. Teraz przejdziemy sobie do takiej paletki rozświetlaczy i najpierw będę sobie jeszcze poprawiać ten kontur przy pomocy tego ciemnego rozświetlacza. On jest taki, nie ma drobinek, on tworzy bardzo ładną satynę i jest trochę, no znacznie za ciemny dla mojej karnacji, ale ja dosłownie z jego pomocą tak sobie muskam tam, gdzie robiłam kontur i w ten sposób po prostu nie jest taki płaski efekt tego bronzera, tylko jest właśnie taki troszkę, że się pojawia, troszkę znika, jest ciut czasem bardziej intensywny, czasem mniej, w zależności od tego, jak pada światło. Dlatego lubię ten efekt i tak dosłownie muskam końcówką pędzelka. To jest akurat P24 z Hulu, mój ulubiony pędzel do rozświetlacza, do bronzera, przepraszam, jest to już moje nie pierwsze opakowanie, nie pierwszy pędzel. Przepraszam, zestresowałam się i też myślę jeszcze o tym, o czym chcę wam powiedzieć. No widzicie, się mimo tego, że w tym momencie ja wiem, że gadam tylko i wyłącznie do kamery, to przez to, że mam tą świadomość, że potem to pójdzie w świat, to ja się naprawdę potrafię stresować siedząc przed kamerą i właśnie gadając. W tym momencie słyszy mnie tylko Tosia i słyszy mnie tylko Mimi, ale wiem, że za kilka dni usłyszycie mnie wszystkie i będzie to taki bardziej realny kontakt między nami. No i właśnie, kolejna sprawa. Moje kompleksy, nie powiem, że ich nie mam, bo oczywiście mam.
nie zasłaniają mi spojrzenia na siebie, nie powodują, że chcę się ukrywać, że muszę się obrabiać. Absolutnie nie. Potrafię wyjść do Was taka, jaka jestem po prostu, ale to nie znaczy, że ja nie walczę jakoś ze swoimi kompleksami. To jest, ja uważam tak, jeżeli potrafisz zaakceptować swoje wady i nie chcesz z nimi nic więcej robić, oczywiście nic na siłę, nikt cię do niczego nie zmusza, ale jeżeli uważasz, kurczę, zaszaleję, coś sobie w sobie zmienię, nie ma w tym nic złego. I ja sama jestem tego najlepszym przykładem. Jestem już umówiona na korekcję nosa, jednocześnie z korekcją podbródka, ponieważ tak mówię, gdybym nie miała innych możliwości, akceptowałabym siebie taka, jaka jestem, zaczęłam prowadzić kanał na YouTube wyglądając tak i dlatego, wiecie, to nie jest tak, że ja usunę kanał na YouTube i nagle będę od nowa wszystko nagrywać, żebyście mnie widziały już jako tą poprawioną. Nie! Normalnie każdy będzie widział proces zmiany. Ja właśnie przez to, że nie mam jakby problemu z tym, że moje kompleksy zasłaniają mi światopogląd i zasłaniają to, co się wokół mnie dzieje, chcę pokazać tym z Wam, dla których Wasze kompleksy są faktycznie czymś dużym, jak wygląda na przykład proces tej korekcji nosa, z czym to się wiąże, jak się będzie wyglądać przed, jakiego efektu można się spodziewać po. I chcę Wam pokazać to wszystko krok po kroku, ponieważ ja z tym nie mam problemu. Nie mam problemu z tym, żeby Wam to pokazać, nie mam problemu z tym, żeby się Wam pokazać z moim kompleksem, jakim jest na przykład mój nos czy mój podbródek. Ale właśnie, nie chciałabym, żeby było dużo tych dziewczyn takich zamkniętych w domu, które myślą, ja bym coś zrobiła, ale wstydzę się swojego nosa, czy wstydzę się swojego brzucha, czy wstydzę się swoich nóg, więc całe lato będę chodziła w długich spodniach czy w spódnicach. Chciałabym, żeby takich osób było jak najmniej, a my też mamy takie społeczeństwo w Polsce, które strasznie lubi komentować, wytykać, obgadywać, jeżeli ktoś nie wygląda tak idealnie jak w sumie dziewczyny na okładkach, przecież one same nie wyglądają tak, wyglądają na tych okładkach, prawda? Ale ludzie, szczególnie w Polsce, uwielbiają te komentarze, te dogadywanie, te sączenie jadu, takie wiecie, obgadywanie za plecami. Nie lubię tego strasznie, bo to jest, wielu osobom to strasznie podcina skrzydła, sprawia, że te osoby mają okropne kompleksy i nie potrafią się tych kompleksów pozbyć, albo przynajmniej nie potrafią się nauczyć z nimi żyć. I czasami jest tak, że faktycznie z tym kompleksem ta osoba nic nie zrobi. O, nakładam sobie teraz ten złoty rozświetlacz też z tej paletki, przy pomocy takiej miotełki. Te osoby nic nie zrobią z tym kompleksem w takim sensie, że one go nie zaakceptują. Jeżeli ktoś ma nos jak kulfon, a wie, że można zrobić sobie z takiego nosa w tych obecnych czasach piękny, zgrabny nosek, no to dlaczego niby ta osoba ma całe życie teraz tkwić w takim przeświadczeniu, że ona musi mieć ten nos, bo jak sobie go na przykład zrobi i jak się ludzie dowiedzą, że ona zrobi, to będzie wtedy znowu obgadywanie, że ona sobie ten nos zrobiła. No po prostu strasznie jest to zaściankowe myślenie i ja tego bardzo w Polakach nie lubię, że tacy są, że tak obgadują i że tak robią. I ja na przykład tak nie robię. I tak jak zawsze powtarzam, trzeba się zachować tak, jakbyśmy chcieli być inni traktowani. Chyba nikt z nas nie chce być obgadywany, więc czemu kogoś tam za plecami obgadujesz, nie? No ale wiem, że to jest trochę trudne, takie mamy społeczeństwo, więc jeżeli ktoś nie chce się pokazywać ze względu na jakiś swój kompleks i na przykład nosi cały czas te długie spodnie przez całe lato, pomimo tego, że chodzi na siłownię, że ma dietę, nie potrafi z tych nóg schudnąć, hej, może masz problem z odkładaniem się tkanki tłuszczowej w miejscach, w których ona się odkładać normalnie, fizjologicznie nie powinna. To może wynikać na przykład z działania hormonów. I bardzo często wtedy albo się dobiera hormony, albo można się poddać zabiegom właśnie medycyny estetycznej, żeby zniwelować ten problem. Czemu masz z tego nie skorzystać? Zwłaszcza, że akurat jeżeli chodzi o kwestię nóg, takie odkładanie się tkanki tłuszczowej na nogach od razu też sprzyja puchnięciu tych nóg i pękaniu naczynek. Wiele rzeczy jest ze sobą powiązanych. Ile jest dziewczyn, które ma krzywy nos i przez to też na przykład źle im się oddycha. Więc wiecie, więc chcę Wam też na swoim przykładzie pokazać, co można dalej z tym zrobić i że to często nie jest jakaś przeogromna zmiana, bo na przykład u mnie korekcja nosa nie będzie jakąś przeogromną zmianą, ale z całą pewnością ja tę zmianę zobaczę, bo jestem przyzwyczajona do takiego, nie innego wyglądu swojej twarzy. I ten drobny efekt, który pewnie dla większości będzie nawet niezauważalny, dla mnie będzie czymś wspaniałym. Więc co dopiero dla osoby, która faktycznie ma jakiś duży problem.
Dziewczyno, nie załamuj się. Naprawdę zmieniaj siebie, skoro możesz, jeżeli nie widzisz innej możliwości, nie potrafisz zaakceptować swojego kompleksu, albo tak jak ja, potrafisz go zaakceptować, ale czemu tego nie zrobić, skoro możesz? Rób. Nikt ci nie może mówić, co ty masz robić, co ty powinnaś robić, czego ty nie powinnaś robić. Nie. Pamiętaj, jak będziesz miała te 80 lat i będziesz już stara i niedołężna, to żebyś mogła powiedzieć, przeżyłam to życie dobrze. Ja zawsze też tak mówię, na koniec, jak będę leżała już na tym łożu śmierci, chcę wiedzieć, że zrobiłam wszystko tak, jak chciałam zrobić, w takim sensie, żeby nie żałować, że czegoś nie spróbowałam. Dlatego to nie jest dobre, że ja jestem taką osobą, która faktycznie uważa w życiu, że nie wypowiem się, dopóki nie spróbuję, bo to nie jest za dobre, ale naprawdę ja taką osobą jestem, że dopóki czegoś nie wypróbuję, to ja się na ten temat nie wypowiadam. No, więc dlatego czemu mam się, nie wiem, robić za specjalistę w jakichś kwestiach, jeżeli się na nich nie znam, a jeżeli chcę spróbować czegoś, na przykład korekcji nosa, no to czemu tego nie zrobić, skoro widzę ku temu wskazania? No, więc dziewczyny, świat jest w tym momencie na Was otwarty, zdobywajcie go. Nikt Wam nie może nic powiedzieć, że nie możecie czegoś zrobić. Wy na coś zarabiacie, Wasza psychika jest przecież ważna, Wasze zdrowie jest ważne. A jeżeli mówimy też o zdrowiu, kolejna kwestia, nie myślcie, że ja sobie też tak tylko o urodę dbam i nic innego. No to jest taki mam kanał na YouTubie, więc o tym Wam przede wszystkim mówię. Ale jeżeli oglądacie również moje weekendowe vlogi, gdzie pokazuję więcej niż tylko kosmetyki, to wiecie, że w tym roku również planuję korekcję wzroku, ponieważ mam bardzo dużą wadę wzroku i muszę z tym zrobić w końcu porządek, zwłaszcza, że już te moje oczy są strasznie suche, więc również zdrowie chcę zrobić w tym roku na przykład korekcję. Również wiecie, że już jestem po badaniach w związku z alergią i chcę się odczulić, więc jak najbardziej zdrowie jest najważniejsze w życiu. Zawsze jak komuś czegoś życzymy w pierwszej kolejności zdrowia, bo bez tego zdrowia nic nie ma, prawda? A jednak ta kwestia pielęgnacji bardzo mocno wiąże się z tym aspektem zdrowotnym, dlatego też Wam mówię, to nigdy nie jest tak, że ktoś ma jakąś fanaberię. Jeżeli ktoś uważa, że coś potrzebuje zrobić i ma na to środki, i ma na to chęci, wie z czym się to wiąże, hulaj dusza, piekła nie ma. Poza kadrem zrobiłam sobie brwi, no bo jako taki niezbyt wielki specjalista makijażowy potrzebuję trochę czasu, kiedy robię tak precyzyjną robotę. I teraz będę nakładała pomadkę do ust w moim ulubionym odcieniu 843 matowy błyszczyk Cooler Caramel. I za chwilę powiem Wam o ostatniej kwestii, którą chciałam poruszyć, a więc witamina A i retinoidy w kosmetykach. Witamina A i retinol w kosmetykach. Ostatnio dostaję mnóstwo pytań o to, jakie kosmetyki z witaminą A polecam. Moje drogie, przede wszystkim nie zwracam zbyt wielkiej uwagi na to, czy witamina A w kosmetykach się znajduje. Oczywiście nie twierdzę, że jest ona niepotrzebna, czy nie jest skuteczna, ale musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie kosmetyków, to jest to całkowicie inna forma witaminy A niż ta, którą zapisuje Wam dermatolog na receptę. Nie bez powodu witaminy z retinoidami, czyli tą formą witaminy A, która bardzo silnie oddziałuje na skórę, jest na receptę. Bardzo silnie oddziałuje nie tylko na skórę, ale również na cały organizm i ma potwierdzone negatywne działanie, dlatego jest dostępna na receptę i dlatego ta forma, która jest właśnie przepisywana od dermatologa, ta, która bardzo dobrze działa przeciwtrądzikowo, ta, która może pogrubić skórę właściwą, właśnie która może działać tak przeciwstarzeniowo w taki sposób, że ujędrniać tę skórę i poprawiać jej grubość, elastyczność, to nie jest ta witamina A, która jest w kosmetykach. Ta witamina A, która jest w kosmetykach, działa po prostu antyoksydacyjnie, opóźnia procesy starzenia się skóry, ale nie wyróżnia się w tym przypadku tym działaniem od innych antyoksydantów, które są stosowane w kosmetykach, na przykład ubichinonem, czyli koenzymem Q10, czy od witaminy A. Witaminę A mamy na przykład w wielu olejach, a właściwie we wszystkich olejach, ponieważ witamina A jest rozpuszczalna w olejach. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach i ona znajduje się w każdym oleju spożywczym czy kosmetycznym, który stosujecie. Więc jeżeli nakładacie oleje na twarz, no to właśnie one działają przeciwstarzeniowo, antyoksydacyjnie, ale przecież nie wysuszają Wam twarzy, nie powodują złuszczania, wręcz przeciwnie. Natłuszczają, uelastyczniają tę skórę. Natomiast faktycznie parę lat temu trafiła się taka informacja, ktoś podał jakiś dermatolog, że
nie witamin A, tylko właśnie olejów nie powinno się stosować, ponieważ w ten sposób będzie się stosować witaminy A w sposób niekontrolowany i może dojść do jakiegoś wysuszenia skóry, złuszczenia. W ogóle to były tak śmieszne informacje, który olej tak działa. Żaden olej jest emolientem. Tam forma witaminy A jest całkowicie inna niż ta, którą zapisuje dermatolog na receptę. To są całkowicie dwa różne światy. I jeżeli chodzi o witaminę A w kosmetykach, nie należy się jej obawiać również, jeżeli chodzi o kosmetyki dla kobiet w ciąży, ponieważ ta witamina A nie ma możliwości przeniknięcia przez naskórek i nie działa szkodliwie na cały organizm, dlatego nie ryzykujemy, stosując witaminę A w kosmetykach. W kosmetykach nie oddziałujemy negatywnie również na rozwijające się dziecko. Co innego, preparaty medyczne. No i właśnie, na receptę, nie na receptę. Dlatego ja też nie polecam chodzić do apteki, kupować maści z witaminą A, nawet jeżeli jest dostępna bez recepty, bo to nie jest kosmetyk. Kosmetyk, leki medyczne to są całkowicie dwa różne światy i dlatego na kosmetykach nie ma informacji, że kobiety w ciąży powinny zaprzestać stosować takiego preparatu, więc nie wiem, dlaczego ostatnio jest taki boom na tą witaminę A, jak najbardziej jako antyoksydant. Jest bardzo cenną substancją kosmetyczną, ale proszę pamiętajcie, że ta witamina A, która jest w kosmetykach, działa zgoła inaczej niż ta, która jest w preparatach leczniczych, zwłaszcza tych dostępnych na receptę. Tak wygląda skończony makijaż. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tych kwestiach, o których dzisiaj Wam powiedziałam. Zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy, do dyskusji. Mam nadzieję, że będzie tam bardzo miło i pamiętajcie, że czytam wszystkie Wasze komentarze. Staram się odpowiadać na wszystkie z nich. A teraz trzymajcie się ciepło. Cześć!